kolejnym panelistą, kolejnym uczestnikiem naszej popołudniowej sesji będzie pan Mateusz Benedyk, prezes zarządu Fundacji Instytut Misesa. Oddaję głos panu Mateuszowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem trochę opowiadać o Europejskim Banku Centralnym i o tym, co w ciągu kilku ostatnich lat ten bank się opakował. Mianowicie, żyjemy w ciekawych czasach, jeśli chodzi o świat bankowości centralnej, tak według mnie jest. Mianowicie, banki centralne, te największe na świecie, w tym właśnie Europejski Bank Centralny, ich działania z ostatnich kilku lat sprawiły, że jakby spadły wszystkie maski, które wcześniej te banki centralne sobie zakładały. Spadły wszystkie racjonalizacje, dla których te banki istnieją i dla których mają postępować tak, a nie inaczej. O co mi chodzi? Mianowicie, wedle teorii, banki centralne to takie dobroczynne instytucje, które sterują pewnymi parametrami gospodarki, przede wszystkim krótkoterminową stopą procentową, po to, żeby odpowiednio dostrajać gospodarkę i z jednej strony dbać o odpowiedni wzrost akcji kredytowych, który ma prowadzić do rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony mają dbać o to, żeby ta akcja kredytowa nie była na tyle duża, żebyśmy mieli do czynienia z jakąś wysoką bądź bardzo wysoką inflacją. I żeby tak się działo, to banki centralne stosują różne mniej lub bardziej skomplikowane rozwiązania ekonomiczne. Kiedyś opierały się na przykład na krzywej SLM, później na jakichś monetarystycznych regułach Taylora. Obecnie na przykład Narodowy Bank Polski stosuje tak zwany model DSGE, dynamiczny, stochastyczny model równowagi ogólnej. Brzmi to wszystko bardzo uczelnie, jest mnóstwo danych wprowadzanych do komputera. Komputer wypluwa prognozy gospodarcze na kolejne kwartały i mądrzy ludzie stowarzyszeni w takich działach jak Rada Polityki Pieniężnej odpowiednio na wyniki tych komputerowych symulacji reagują i dostrajają stopy procentowe w taki sposób, żeby zarówno rozwój gospodarczy, jak i niska inflacja były zapewnione. I w taki sam sposób miał działać Europejski Bank Centralny i w pierwszych kilku latach jego działania wydawało się, że tak właśnie jest. EBC zaczął swój żywot w 1999 roku, chociaż sama fizyczna waluta euro pojawiła się nieco później. No i początkowe jego działania były właśnie takie. Była wysoka inflacja w końcu lat 90. to podniósł stopy procentowe. Pojawiła się recesja w 2001-2002 roku, inflacja zniknęła, to obniżył stopy procentowe. Kiedy znowu w 2007-2008 roku inflacja zaczęła rosnąć, to EBC bardzo odważnie stopy procentowe podniósł. Później jednak sprawy miały się zupełnie inaczej. Mianowicie okazało się, że kryzys roku 2008-2009 jest znacznie poważniejszy niż to się wszystkim wydawało. I okazało się, że banki w strefie euro są w znacznie gorszej pozycji niż to niektórzy mniemali. I standardowe narzędzia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego okazały się po prostu niewystarczające. Mianowicie wcześniej banki centralne mówiły, że my nie pomagamy tym bankom, które są bankrutami. My rozwiązujemy tylko problemy z płynnością. Takie jest jakby założenie, że co innego są problemy z krótkoterminowym dostępem do gotówki, do środków płynnych, problemy z płynnością, a czym innym jest niewypłacalność. To, że mamy aktywa, które są kiepskie, które nie zarabiają, przez co stajemy się bankrutami. Te dwa poziomy były oficjalnie odróżniane i banki centralne miały tylko łagodzić problemy z płynnością, natomiast nie miały aktywnie zarządzać sektorem bankowym, tak? Nie miały finansować aktywów sektora bankowego. Stało się jednak inaczej. Kilka posunięć EBC o tym świadczy. Po pierwsze, drastyczne zmiany
w polityce finansowania. Mianowicie wcześniej Europejski Bank Centralny dawał finansowanie w bardzo określonych ilości. Dzisiaj robimy akcję na 100 miliardów euro płynności. Proszę zgłaszać oferty, wybieramy najlepsze. Natomiast z rozpoczęciem kryzysu EBC szybko się poddał. Mówił, dzisiaj robimy akcję pożyczkową. Każdy, kto się zgłosi, dostanie tyle pieniędzy, ile chce. To jednak jest drugi haczyk. EBC oficjalnie pożycza pieniądze pod jakieś zabezpieczenie. Z tym, że oczywiście banki centralne jako odpowiedzialne instytucje nie pożyczają za jakieś śmieciowe aktywa. Nie pożyczają za obligacje, które są jakiejś niskiej wartości. Pożyczają za obligacje, które mają porządne ratingi, nie jakieś pożyczki samochodowe czy pożyczki konsumenckie, tylko na przykład obligacje rządowe. Oczywiście najważniejsze twarde aktywo. No okazało się jednak, że te europejskie banki potrzebują tyle tych pieniędzy, że nie mają dość dobrych zabezpieczeń, żeby pożyczyć wystarczająco dużo do Europejskiego Banku Centralnego. No więc co zrobił Europejski Bank Centralny? Europejski Bank Centralny powiedział, że nieważne, jakie śmiecie nam dajecie w zamian za te pożyczki, my i tak wam pożyczymy. Obniżyli drastycznie poziomy ratingu, jakie są wymagane w operacjach EBC, a oprócz tego dodatkowe klasy aktywów wprowadzili jako takie, które są odpowiednie w działaniach eurosystemu. I właśnie teraz można jakieś pożyczki samochodowe, pożyczki konsumenckie, czy jakieś inne tego typu aktywa używać w operacjach eurosystemu. To jednak oczywiście nie koniec. Okazało się, że kryzys zadłużenia publicznego w 2010 roku sprawił, że obligacje skarbowe niektórych państw strefy euro, jak w Hiszpanii, Włoch, Grecji, Portugalii, Irlandii, zaczęły drastycznie tracić na wartości. A kto między innymi w dużej mierze posiada obligacje skarbowe? Banki. Co się więc dzieje? Niektóre aktywa w bilansach banków trzeba wyceniać w bieżącej cenie rynkowej. W związku z tym, jeśli obligacje gwałtownie tanieją, no to wtedy okazuje się, że banki muszą przeszacować swoje aktywa i wykazywać ogromne straty. Kapitał się burzy, regulacji kapitałowych nie spełniają, zaraz będzie bankructwo. Co zatem robi Europejski Bank Centralny? Europejski Bank Centralny zaczyna bezpośrednio skupować z rynku dług państw europejskich. Wcześniej tego nie robił. Wcześniej miał być Bundesbankiem 2.0. A Bundesbank nie kupuje obligacji niemieckiego rządu. Niemiecki rząd musi sam się finansować, musi dbać o stabilność finansów publicznych, musi brać na siebie skutki swoich złych decyzji. EBC to zapewnienie, które Niemcom złożono właśnie w latach 90., o czym wcześniej profesor Gwiazdowski mówił, że to będzie ten porządny bank niemiecki, tylko jeszcze pracuje, ten będą mogli nim zarządzać. Wszystko to zostało złamane. I zaczęto skupować obligacje tych właśnie państw, które najbardziej były zagrożone bankructwem. Po kilku latach okazało się, że i to jest zabawne, bo te banki dalej nie są w stanie tych swoich aktywów finansować, bo we Włoszech czy w Hiszpanii niespłacane pożyczki sięgają w niektórych tam bankach kilkadziesiąt, 30-40% portfeli kredytów banków. Wtedy EBC złamał kolejną ważną regułę, którą banki centralne oficjalnie stosowały. Mianowicie wcześniej banki centralne dawały tylko finansowanie krótkoterminowe. Na tydzień, na dwa, na 30 dni, wyjątkowo na 90 dni. A tymczasem Europejski Bank Centralny zarządził aż 3-letnie operacje pożyczkowe dla banków i bodajże na przełomie 2015-2012 roku w ramach tych operacji pożyczył europejskim bankom ponad 1 bln euro. One za te pieniądze oczywiście teraz kupiły obligacje rządowe, przez co znowu trochę wzrosła ich cena, przez co trochę bilanse się poprawiły, można było księgowe zyski pokazać, pochwalić się akcjonariuszom i regulatorom. Po jakimś czasie jednak i to było za mało. I Europejski Bank Centralny ogłosił tak zwane outright monetary transactions. Mianowicie stwierdził, że jeśli jakiemuś państwu będzie groźć bankructwo, to proszę się nie martwić. My kupimy tyle obligacji tego państwa, ile będzie trzeba, żeby to państwo nie zbankrutowało. Znaczy, oczywiście jakieś reformy będą musieli wprowadzić, żeby nie było. No,
Natomiast od tego czasu rentowności wszystkich obligacji skarbowych państw strefy euro drastycznie spadły i okazało się, że banki mają aktywa, które są coś warte. Wydawało się, że to już koniec tej epopei, jednak ni stąd, ni zowąd w poprzednim roku, w sytuacji, kiedy gospodarka państw strefy euro rozwijała się najlepiej od kilku lat, cały ponad 1% PKB w skali roku wzrostu, Europejski Bank Centralny ogłosił, że rozpoczyna program tak zwanego luzowania ilościowego. Mianowicie rozpoczął skup bodajże 60 miliardów euro papierów wartościowych, głównie obligacji skarbowych, które tam skupuje sobie każdego tygodnia. I od tej pory oczywiście znowu banki są zalewane rezerwami banku centralnego, ich aktywa są wyceniane lepiej. Europejski nadzór bankowy może chwalić się, że niedobory kapitałowe w bankach są coraz mniejsze i zaraz wszystko będzie dobrze. Natomiast koniec końców efekt jest taki, że na tym wszystkim wyraźnie skorzystały dwie instytucje. Po pierwsze, te banki, które by zbankrutowały bez tych różnych działań Europejskiego Banku Centralnego, a po drugie europejskie rządy, które przez to, że Europejski Bank Centralny masowo skupuje obligacje państw strefy euro i zapowiedział, że będzie ich skupował tyle, ile będzie trzeba, jeśli będzie jakieś ryzyko bankructwa, to tym samym te europejskie państwa, których dług publiczny wzrósł bardzo dużo podczas kryzysu, podczas 2008 roku, mają rekordowe niskie koszty obsługi długu. I pomimo tego, że koszty obsługi długu w strefie euro spadły, chociaż długi publiczne znacznie wzrosły, to i tak te państwa wydają w stosunku do PKB znacznie więcej niż to było przed kryzysem. Pomimo tego, że EBC umożliwił im bardzo dobre warunki do tego, żeby finanse zrestrukturyzować, no i tak tego nie robią. Co pokazuje to, na co ekonomiści nazywają tak zwaną pokusą nadużycia. Że jeśli zapewniamy komuś, że jeśli się będzie źle zachowywał, to my go uratujemy, to ten ktoś będzie się częściej się zachowywał, niż gdyby musiał ponieść pełne konsekwencje swoich działań. W związku z tym, ludziom rozsądnym wydaje się, że już banki są opadły, tak? Europejski Bank Centralny pokazał, że istnieje po to, żeby ratować bankierów i żeby ratować rządy państw. Natomiast z pewnością nie służy to gospodarce, bo to, że te banki mają złe portfele kredytów, to oznacza, że były jakieś błędne inwestycje w gospodarce. I te błędne inwestycje należy zlikwidować i upłynnić. Musi być proces bankructwa. Tak? Proces bankructwa to jest to, co odróżnia gospodarki rynkowe od gospodarek socjalistycznych. W gospodarce centralnego planowania nie ma bankructwa. Ale to nie znaczy, że one działają lepiej. Właśnie przez to, że w gospodarce rynkowej błędy inwestycyjne są karane, to dzięki temu w gospodarce rynkowej mamy do czynienia cały czas z przedsiębiorczymi procesami odkrywania nowych, innowacyjnych procesów, które coraz lepiej wykorzystują zasoby, które te stare nieaktualne sposoby korzystania zasobów wrzucają na świetnik historii. W strefie euro przez takie interwencje Europejskiego Banku Centralnego to się nie dzieje. I dlatego w strefie euro w szczycie ożywienia gospodarczego, jaki teraz przeżywamy, PKB wzrośnie w tym roku o 1,5%. Tak? Podczas gdy w Polsce powiedzielibyśmy, że jest to jakiś dramat. Tak? Tego typu wyniku mieliśmy w roku kryzysowym. Zadaję pytanie, do czego to może prowadzić? Jakby od razu narzuca się jedna historyczna analogia, mianowicie Japonia w ciągu ostatnich 20 lat. Bo jakby te wszystkie niestandardowe działania EBC, po części też rezerwy federalnej w Stanach, są testowane w Japonii od 20 lat i przynoszą dokładnie taki sam skutek jak w Europie od kilku lat, czyli bardzo niski wzrost i utrzymywanie siłą przy życiu banków zombie, które dawno temu powinny upaść. I generalnie cała gospodarka około tego 1% wzrostu sobie oscyluje, a rząd cały czas ma
pieniądz na kolejny pakiet stymulacyjny i na betonowanie dróg do kolejnych gór, gdzie nikt nie chodzi. Staje pytanie, czy tak samo będzie w strefie euro, jak w Japonii. Tu jednak dynamika, myślę, może być nieco ciekawsza, bo jednak oprócz państw typu Francja czy Finlandia, które jakby nie chcą się reformować, które cały czas zwiększają wydatki publiczne, są też państwa takie jak, powiedzmy, Niemcy, które jednak jakąś dyscyplinę fiskalną zachowują, które raczej ograniczają wydatki niż zwiększają podatki, gdzie jednak ten sektor bankowy może normalnie działać, może zwiększać akcję kredytową. Więc może mieć do czynienia właśnie, tak powiem, ze strefą euro o dwóch prędkości, ale nie przez to, jakie będzie zaangażowanie instytucjonalne poszczególnych państw, tylko z tym, że będą państwa z funkcjonalnym systemem bankowym, które będą działać normalnie, prowadzić akcję kredytową i będą przeżywać swoje cykle finansowanych bankowo rozwoju i kryzysu, i będą te państwa system bankowym, który nie działa, które będą pogrążone w ciągłej stagnacji i będą cały czas walczyć o rozwój kolejnymi pakietami stymulacji.